Cześć, witam serdecznie. był kalaka z tej strony. Russian Fishing. Słuchajcie, nie przychodzę dzisiaj do Was z żadnym konkretnym odcinkiem, jeśli chodzi o nasze łowienie tutaj w grze. Nic, na nic nie będziemy polować. A przychodzę z czymś, wydaje mi się, fajnym, i mam nadzieję, że większość z Was. Z tej mojej wiadomości się ucieszy. Pozwólcie, tylko odstań, odejdę do tego śmigłowca, bo on to będzie startował, będzie nam szumiał. Przeniosę, przeniosę się delikatnie w inne miejsce. Słuchajcie, już tłumaczę Wam o co chodzi. Jak część z Was pewnie pamięta z, z zeszłego roku, gdy jeszcze mm, współpracowałem z Russian Fishing cztery z administracją, gdzie czasami dostawaliśmy różne nagrody, które mogłem Wam rozdać, czy to w zawodach, czy to właśnie w wszelakich konkursach. Tak jak i w, ty, tak i w tym roku udało się jakby z, dostać nagrodę, tym razem nie od Fishing, tylko od kolegi Cugistera zaproponował, że chce przekazać kołowrotek, który mogę wykorzystać do konkursu. I tutaj z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie po, po, podziękować koledze za nagrodę. Dodatkowo stwierdziłem, że no wiadomo trzeba to jeszcze podbić tą pulę nagród, więc dorzucam coś od siebie. I jako, że za dwa dni dosłownie znikam na jakiś czas, nie będzie mi tydzień, może trochę dłużej, no to Postanowiłem zorganizować kołowrotek, znaczy postanowiłem zorganizować konkurs, w którym do wygrania będzie ten kołowrotek plus nagroda ode mnie za chwilę wam wszystko to pokażę. I będziecie mieli na to dwa tygodnie, zaczynając od poniedziałku. Słuchajcie, jeśli chodzi o zasady, wzorem poprzednich konkursów będzie to polegało na tym, że ja jak zwykle będę oczekiwał was, od Was złowienia pewnych ryb. Z pewnymi warunkami, a wy musicie te ryby zamieszczać u nas na Discordzie w temacie konkursowym, który za chwilę też powstanie. Więc, jakby wymaganiem, by wziąć udział w tym konkursie, jest to, że też musicie powiedzieć u nas na Discordzie, żeby można było te screeny tam zamieszczać. Dodatkowo fajnie będzie, jeżeli oczywiście. Połapkujecie ten filmik w górę, żeby, żeby, żeby on gdzieś tam był popularny, żeby się pokazywał jak największej ilości graczy, żeby to też się rozeszło, żeby dużo ludzi e, wzięło w tym udział. Im więcej nas, tym lepiej. No i, i poprosiłbym też od razu w komentarzach o komentarz o treści biorę udział plus nick plus level. I teraz tak, o co chodzi. E, do wygrania słuchajcie. Najpierw pokażę nagrody, a później powiem dla kogo do wygrania i co od Was wymagam. Do wygrania będzie słuchajcie Full Metal Trident Full Metal 60, 18,2 kg hamulca, szpula 6000 z odpornością na słoną wodę bardzo świetny kołowrotek, bardzo mocny, bardzo wolno się psuje i bardzo świetnie <gryw> będzie się. Myślę, sprawował na jeziorze Miedziowym, między innymi. Jako, że właśnie kolega Cugister, który przekazał ten kołowrotek, mówi, że ostatnio mamy dużo graczy też u nas na grupie, coraz więcej graczy, coraz więcej graczy zmierza do tego łowiska Miedziowego, do, do jeziora Miedziowego, więc postanowił taką nagrodę zasponsorować, z tym, że chcemy poprzez tą nagrodę wesprzeć jakby graczy, którzy, którzy dopiero wchodzą na miedziowe, albo zbliżają się do miedziowego, albo delikatnie już się przekroczyli, ale jeszcze jakby wiecie, nie są obkupieni w węgi, więc tutaj będzie limit, jeśli chodzi o level ustawiony na 31, czyli w momencie, kiedy ryby, które są konkursowe, będziecie łapać, nie możecie mieć więcej niż 31 levela, a przy okazji, jeżeli macie tam level 25, 6, 7, 8, i zbliżacie się do miedziowego. Słuchajcie, konkurs będzie trwał dwa tygodnie. Przez dwa tygodnie, jakby nie będzie, nie będzie nowych materiałów też na YouTube, więc macie dwa tygodnie czasu od przyszłego, tak jak powiedziałem, od przyszłego poniedziałku do wieczora, niedzieli za dwa tygodnie, więc macie ewentualnie też czas, żeby sobie level po prostu dobić i zacząć na tym miedziowym łowić. To jest jakby pierwsza nagroda, i to jest powiązana z levelem, ale postanowiłem też, że ponieważ, no ponieważ no nie chcemy też jakby ograniczać się tylko do, do jednej puli graczy, żeby reszta graczy się nie poczuła, nie poczuła się skrzywdzona, no to dla tych powiedzmy tak naprawdę wszystkich levelów, chociaż to też jest powiązane z odcinkiem, z, jak z, odcinkiem, z łowiskiem odcinkiem, złowiskiem miedziowym, zaraz racji tego, że mamy też ten jak wiecie, tą serię w droga do miedziowego, więc tutaj chciałbym wesprzeć jakby wszystkich, którzy zmierzają tą drogą. I słuchajcie, nagroda ode mnie. Teraz już ta nagroda jest jakby bezleweliczna, Na przykład trzymacie tam 31, 2, 5, 40. Tak długo jak możecie wejść na łowisko miedziowe i, się, i wziąć udział. No to do wygrania będzie taki zestaw, jeśli chodzi o mnie, onega Rods, Aurora. Wędka castingowa, słuchajcie, do 28 kg, 12,28 wyrzutu, plus do tego multiplikator Trident Billionaire 60R, 13,6 kg, 6000 tysięcy rozbiar szpuli. E, jeszcze z takich ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że rzuca do 18, czyli on raczej jest pod te cięż, cięższe przynęty, można tam wymienić łożyska, chyba, czy coś tam się delikatnie, żeby, żeby ten, ten wyrzut troszeczkę zmniejszyć. E, słuchajcie, kowroty około 3600 monet. 3000, przepraszam, 3600, 3800, wędka 1600, także taki zestawik, powiedzmy, za plus, minus 5-6 tysięcy. Podobna wartość, co do co do tutaj naszego kołowrotka Fullmetala Tridenta, także fajne, wydaje mi się, że fajne nagrody, warto o nie zawalczyć, no ale to jeśli chodzi o nagrody, no to tyle. A czego Was oczekuje? Słuchajcie, jezioro miedziowe. No, nie będzie łatwo, słuchajcie, bo konkurs jest Konkurs jest dwutygodniowy, nagroda wydaje mi się też dosyć fajna. E, oczywiście, e, no to jeżeli będziecie już łowić na tym miedziowym, to jakby to się samoczynnie łowi, to nic, ja nic nie oczekuję od Was ponad to, żebyście tam specjalnie nie wiadomo co musieli robić, więc e, słuchajcie, jak wiecie, e, jezioro, jezioro miedziowe, ja tutaj przejdę na rekordy, żebym widział ryby, e, jezioro miedziowe no to głównie karpie. I od, czego, I od czego od Was oczekuję? Słuchajcie, no będzie, będzie trochę łowienia, ale e, mam nadzieję, no, że, że, że znajdą się osoby, które podejmą się tego tematu i którzy, które zawalczą o tego full, full metala. Słuchajcie, e, czego od Was oczekuję? Oczekuję złowienie każdego rodzaju karpia, czyli mówimy o, e, tak jak na, tak, tak jak tutaj teraz mówię, C2, Frika, e, co tam jeszcze z tych? F1 to nie jest karp, bo to jest hybryda karasia z, z karpiem, więc to odpada. Powiedzmy, wszystkie karpie, które są na jeziorze miedziowym, te, te kolorowe, te wszystkie japońskie nazwy tych kolorowych karpi, słuchajcie, co tam się jeszcze znajduje? Chyba się znajduje tam też golec, te golce dinki, niedinki, te wszystkie, po prostu wszystkie karpie, które są na jeziorze miedzianym, chciałbym, żebyście je złowili dla mnie. Tylko jest jeden, jeden bajer, taki karp musi być jak najbliższy wagi 11 kg, 111 g. Słuchajcie, tak, tak sobie wymyśliłem, tak chcemy. Chcemy zobaczyć jak naj, każdego karpia jak najbliższej tej wagi i teraz jak będziemy decydować, kto wygra. Po prostu, słuchajcie, wrzucacie... Na Discordzie będzie temat, wrzucacie przez najbliższe dwa tygodnie swoje screeny. Prosiłbym tylko, że jeżeli na przykład już założycie, jakby swój post, w którym będziecie zmieniać screeny, to żeby nie dokładać kolejnych postów, tylko po prostu ewentualnie edytować screeny już w danym poście. Czyli, czyli możecie przez całe dwa tygodnie sobie zbierać te screeny, wrzucać i ewentualnie edytować. Chyba, że na przykład e, chcecie tak jak w, w poprzednich konkursach też była taka możliwość, że po prostu sobie to prywatnie sortujecie u siebie na kompie. Pamiętajcie, F, F12 robicie print screeny, one się zapisują w moich dokumentach. Możecie sobie e, cały tydzień. Cały tydzień zbierać te, czy nawet dwa tygodnie możecie zbierać sobie te screeny i później ewentualnie wtedy w sobotę czy w niedzielę na sam koniec powrzucać to na Discorda albo możecie po prostu na bieżąco przez całe dwa tygodnie wrzucać na Discorda te screeny. Tylko właśnie prosiłbym, żeby swój post po prostu edytować, tak żeby był w miarę porządek, wszystko było przejrzyście. I w niedzielę, słuchajcie, podsumujemy i osoba, która miała najmniejszą różnicę, czyli, czyli osoba, która z każdych ryb była najbliżej tego wyniku 11 kilo. 111 gramów. No, otrzyma ode mnie kowrotek. Zrobimy wtedy też takie, no, czy, czy wzorem wcześniejszych konkursów, robimy wtedy live'a z podsumowaniem, czy, czy zrobię film wtedy już z podsumowaniem, gdzie, gdzie policzymy to wszystko razem i, i damy takiej osobie tą nagrodę. A teraz jeszcze, oprócz tego, słuchajcie, no bo jak wiecie, jest zestaw też castingowy z multiplikatorem do zdobycia. I co bym chciał, żebyście. Dla mnie złowili na jeziorze miedziowym, żeby ten casting z tym multiplikatorem wygrać. Słuchajcie, chciałbym zobaczyć największego szczupaka. Wszystko, tyle, po prostu. Dla osoby z największym szczupakiem na jeziorze miedziowym dodatkowo jest do wygrania ten zestaw, czyli wędka z kowrotkiem. I teraz tak, jedna bardzo ważna rzecz. Chcę screeny nie jakby tej ryby po wyciągnięciu, gdzie jest napisane, że tam złowiliście taką, a taką rybę, i z taką i taką wagą, tyle i tyle ekspa. Tylko chcę, jakby rybę z siatki, czyli kurde, nic nie, mam, nic nie mam złowionego obecnie, ale wiecie o co chodzi. Tu jest ryba z siatce, tam klikacie sobie i przy tej rybie i jest napisane, na jakim łowisku to zostało złowione. Też będzie dodatkowo przynęta, chociaż w tym przypadku akurat przynęty mnie nie interesują, możecie łowić na co chcecie. Chcę, żeby to było napisane, że to jest jezioro miedziowe. I chcę widzieć Wasz level, że w momencie zdobycia, jakby złowienia tych ryb, nie przekraczaliście 31. levela, jeśli chodzi o karpie, a w szczupaku nie ma limitu. Nie? Także, także takie, jeśli chodzi, te, jeśli chodzi o moje wymagania co do ryb. No i tyle, w sta start w poniedziałek, ale z samego rana, czyli gdzieś powiedzmy z niedzieli na poniedziałek, godzina 12 w nocy, yy, wskakuje poniedziałek, i ruszamy z tematem przez najbliższe dwa tygodnie, za dwa tygodnie w następną tą niedzielę, za dwa tygodnie e, widzimy się na rozdaniu nagród e, takich już powiedzmy wczesno mikołajkowych e, będziemy, będziemy się bawić. Mam nadzieję, że konkurs przypadnie Wam do gustu trochę zachęci te osoby, które są już blisko Miedziowego, żeby tam jeszcze dolewelować, bo tak jak mówiłem, m, czasu jest sporo też nagrywam tu chwilę wcześniej, żebyście jeszcze mieli te ten weekend, który jest przed nami, na ewentualnie tam już zaczęcie mocniej levelowania i żebyście mogli się pobawić. Tak jak mówiłem, nagrody zasponsorował kolega Cugister. Jeszcze raz dziękujemy za przekazanie kowrotka Full Metal. Z mojej strony, casting plus Multiplikator będzie dla Was. Taki Mikołajkowy konkursik. Jak mówiłem, na Discordzie screeny w temacie. Temat za chwilę będzie. Jak myślę, że jak już oglądacie ten film, to temat już, już jest na Discordzie dodany. I tak jak mówiłem, łapki w górę, bardzo mile widziane, tak żeby jak najwięcej osób się dostało, dostało dowiedziało też o tym konkursie. Możecie oczywiście rozsyłać linki z filmem do innych graczy, jeżeli jeszcze nie słyszeli o naszym kanalu, kanale. No i łapki, łapki w górę też, mówiłem, i komentarze z treścią biorę udział. Nick z gry plus level. Możecie się oczywiście zapisywać już będąc nawet na 21 levelu, kto wie, może ktoś szybko leveluje i za chwilę będzie miał 29, także bardzo mile widziane, jeżeli będziecie też zostawiać te komentarze, tak żeby to po prostu algorytm YouTube'a tam wyłapał, że jest duży ruch w filmie i warto go gdzieś proponować różnym graczom, bo no fajna, fajne nagrody, a i tak jakby to jest powiązane, że i tak z tak gracie, i tak gracie, i tak łowicie te ryby, a przy okazji łowiąc ryby można coś, coś będzie wygrać. Tyle jeśli chodzi o mnie. Dziękuję za uwagę. Słuchajcie, do zobaczenia, do, do bardziej w moim przypadku z wami do usłyszenia za dwa tygodnie. Bum szakalaka. Trzymajcie się. Powodzenia. Hej.